Hej, tu Denis, witajcie na moim kanale. Zapraszam na recenzję tego wielkiego designerskiego monitora od AOC. Jest to 27-calowy monitor AOC Porsche Design, co od razu widać, bo wygląda o niebo lepiej od przeciętnego monitora w biurze. Cienkie ramki, designerska srebrna noga sprawiają, że wyróżnia się z tłumu. Monitor całkiem dobrze wygląda również z tyłu, co prawda mamy czarny plastik, ale dużo ładniejszy niż w przeciętnych monitorach, bo jest matowy. Oraz bardzo ciekawe rozwiązanie, bo mamy klapkę, która maskuje nam wszystkie złącza na kable, a mamy tutaj dwa wejścia HDMI, DisplayPort, wyjście słuchawkowe oraz zasilanie. Jedynym minusem tyłu tego monitora jest to, że tych kabli nie można już dalej zamaskować, na przykład w nogę, aby patrząc z przodu nie było już ich w ogóle widać, ale jak ktoś dobrze nimi zarządzi, to nie będą one aż tak widoczne. Sama noga jest metalowa i rzekomo tutaj pod monitorem idealnie zmieści się nowy Mac Mini, więc jeżeli ktoś szuka monitora do tego komputera, to jest to ciekawe i estetyczne rozwiązanie. Na pierwszy rzut oka widać, jak cieniutkie są ramki tego monitora, zwłaszcza jeżeli stoi zaraz obok mojego iMac'a i robi to dużo lepsze wrażenie niż właśnie ramki w iMac'u. Przechodząc do specyfikacji, to ten monitor ma matrycę IPS 75 Hz, rozdzielczość Quad HD, czyli 2560x1440. Nie jest to tak imponujące jak 4K czy 5K w iMacu, ale zdecydowanie lepsze niż Full HD i powinno wystarczyć do zwykłej pracy biurowej czy gier. W ustawieniach mamy kilka trybów, w tym Low Blue, który redukuje ilość niebieskiego światła, aby nie męczyć naszych oczu. Dodatkowo możemy regulować kąt nachylenia ekranu, podobnie jak właśnie w iMacu, góra-dół, ale tak samo jak w iMacu nie ma na przykład możliwości regulowania wysokości. Po wszystkie dane specyficzne odsyłam Was do strony producenta, link oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem. Ten monitor mam w testach od kilku tygodni, jak już zdążyliście zauważyć na innych filmach, nawet pojawiały się komentarze, co to za monitor. Głównie używałem go jako drugiego ekranu, gdzie miałem otwartą przeglądarkę i wtedy praca na dwóch monitorach była dużo wygodniejsza, ale oczywiście ten monitor sprawdzi się również jako podstawowy ekran, zwłaszcza jeżeli zależy nam, aby to, co stoi na biurku, wyglądało elegancko i tak jak wspominałem wcześniej, idealnie będzie pasował do Maca Mini. Dajcie znać, czy ten monitor Wam się podoba i czy Wy używacie dodatkowych monitorów, a jeżeli tak, to jakich? Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie również kliknąć łapki w górę przy tym filmie, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie zróbcie to teraz, dajcie suba, kliknijcie w dzwoneczek i do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki, hej!